Dalszym ciągu Marcin Głowacki, zawodnik Mistrz Świata jeżdżący na Kawasaki ZF6. Zobaczcie, z jaką agresją i dynamiką on dokonuje cyrkę w tym momencie. Zobaczcie, jaka jest powierzchnia styku tylnej opony z asfaltem. To jest coś niesamowitego, że on sobie doskonale daje radę. Ale tak jak już wcześniej wspominałem, są to setki wyjeżdżonych litrów paliwa, setki spalonych gum i setki godzin jazdy. Wspominałem wcześniej, Marcina znam już lat 11 i muszę przyznać, że od zawsze wiedziałem, że zajdzie wysoko. Nie bez powodu należał mu się ten mistrz świata zdobyty w Stanach Zjednoczonych, w Bydgoszczy oraz mistrzostwa Polski, Polis Kawka. Zawsze tam, gdzie się pojawiał, zawsze tam, gdzie startował, wygrywał. A dzisiaj przed Państwem Marcin Głowacki. Specjalnie dla Was. To jest jego czas poświęcony Państwu. I dziękujemy, że przybyliście tutaj, żeby podziwiać te wyczyny tych chłopaków, tych zawodników, mistrzów świata w stuntridingu. Powierzcie mi, że w tym momencie w głowie zawodnika dzieją się różne... Musi walczyć z tym, że w górę się kręci, ale tak jak mówiłem, są to setki, litry, dziesiątki obok poświęcone do dopracowania takiej formy. Marcinie, dziękujemy. Jest, po prostu,
sekundę. Marcinie, nie uciekaj. Odwaliłeś po tej kawał dobrej roboty. Myślę, że wszystkim się podobało. Naszej lewej stronie, zobacz, tam ludzie ledwo klaszczą brawo, ale też ledwo się dopychają, tak wielu ich jest. Za to ja dziękuję serdecznie, że przybyliście. No i zapraszamy kolejnego mistrza świata. Ten wam fajne uczucie, dwóch mistrzów świata mieć obok siebie. Jak szybko trzeba mieć stopę, to... Ja uważam, że to są jedne z lepszych pokazów, kiedy oni razem jeżdżą, uzupełniają się mega. Jeden agresja, drugi agresja, precyzja. Moi kochani, dziękuję jeszcze raz na 3-4. Wielkie brawa dla tych chłopaków. 3-4 i gry. To takie brawa nic nie robiło. Dziękuję. Dziękujemy również. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Naprawdę pogoda dzisiaj dopisała super, ultra, mega. No nie spodziewałem się, że będzie aż tak ciepło i nie spodziewałem się, że będziecie aż tak niesamowici. Naprawdę, chociaż wiedziałem, że będzie dobrze, to przeszliśmy wszyscy, myślę, oczekiwania i miejmy nadzieję, że do następnego WMS-u. Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję. Nie, oczywiście nie ma problemu, chętnie możesz zabierać mi mikrofon, mi się podobało, także chłopaki, wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia, ale patrząc po frekwencji, to organizatorzy bardzo chętnie znów was zaproszą, bo myślę, wydaje, że wszystkim się podobało. Ja przypominam tylko o trwających atrakcjach wewnątrz, konkursach i nie tylko, a jutro dalszy ciąg, jutro czeka na was pokaz FMX. Chłopakom na dzisiaj dziękuję i do usłyszenia bez odbioru. Pozdrawiam. Jeżeli ktoś by chciał piątkę zbić z chłopakami, to tam można podejść pod busa, zgarnąć jakiś plakat, autograf, nie ma co się bać.